Przede mną brązowy medalistki mistrzostw Polski, Szprotawa, gratuluję serdecznie. Jedno pytanie, który mecz zadecydował o tym, że nie gracie tutaj w wielkim finale? Wczoraj z kim? Z Kolbudami. Za silni byli dla was, albo wam nie wyszedł mecz? Słabszy dzień po prostu, jak to dziewczyny. Trochę szczęścia, ale wielkie gratulacje, bo jesteście zespołem z rocznika 9-4, podobno wszystkie. Tu gra 9-3, nawet 9-5, czyli jesteście za rok głównymi faworytkami do złota, czego się nie udało w tym roku, będzie w przyszłym roku. Wielkie gratulacje, tym bardziej dla województwa lubuskiego, chłopcy złoto, dziewczyny brąz. Jest to ogromny sukces do tego małego województwa, gdzie nie ma za dużo klubów, a jednak wywodzą się świetni koszykarze i koszykarki. Tutaj trener mówił, że jest kilka nazwisk, które się pokazało i zainteresowanie do kadry Polski jest. Jeszcze na koniec pytanie, kto waszym zdaniem zdobędzie mistrzostwo Polski? Wy mówicie Gdynia, nie Bryza, która was pokonała. A może lepiej, bo wtedy powiecie, o, przegraliśmy z mistrzyniami Polski. SKS 12 Warszawa, trochę smutne, nic się nie stało. Koszykówka kręci się dalej. Przed wami kadra Polski, kolejne mecze. Ja wam życzę powodzenia za rok, za dwa. Serdecznie dziękuję. Specjalnie dla Śląskiej Koszykówki Młodzieżowej z finału Mistrzostw Polski Kadetek. Jak zawsze, Zibi.